przez pryzmat wiedzy. Nice to be in orbit. Przez pryzmat wiedzy. A są z nami nasi realizatorzy Emilia Chmiel i Miłosz Derszko. Witam was. Dzień dobry. Cześć, cześć. Istotnym faktem naszej rozmowy jest to, że nasi goście studiują inżynierię akustyczną. Co to właściwie oznacza w praktyce, Emilio? W praktyce oznacza to szereg bardzo różnych zajęć związanych z praktycznie wieloma dziedzinami, tak na dobrą sprawę. Między innymi mieliśmy zajęcia zarówno z programowania, jak i typowo ścisłe przedmioty typu matematyka czy fizyka, analiza, algebra. Dodatkowo mieliśmy bardziej kierunkowe z serii przetwarzanie sygnałów oraz jakieś realizacje nagrań. Więc w zasadzie jest to poruszenie, poruszamy po prostu wszystkie możliwe dziedziny nauki ścisłej. Miłosz, chciałbyś coś dodać? Czy już wszystko zostało zawarte? No, znaczy to jest taki kierunek inżynierski, więc właśnie ta matematyka, te ścisłe rzeczy, myślę, że są na każdym kierunku po prostu ściśle inżynierskim. To jest taka podstawa każdego inżyniera w sumie. Jakbyśmy mieli zdefiniować akustykę? Na dobrą sprawę wydaje mi się, że akustyka po prostu jest każdą możliwą percepcją dźwięku, jaka nas otacza, więc na dobrą sprawę wszystkim, co słyszymy i wszystkim, co jesteśmy w stanie zmierzyć. No, to co słyszymy w sumie, ta muzyka. Mhm. Jak rozmawialiśmy chwilkę wcześniej, rozmawialiście o różnych typach akustyki, między innymi wibroakustyka. Nie jest to wasz ulubiony temat. Jednak rozmawialiśmy o badaniach pomiaru tramwaju oraz o drganiach, jaki to ma wpływ na środowisko. Jeżeli moglibyście o tym wspomnieć, myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Znaczy no, po prostu na jednych zajęć smiernictwa wibroakustycznego mieliśmy właśnie zmierzyć poziom zakłóceń, które generują różne typy tramwajów. No i tak, no, możemy powiedzieć, że to ma znaczenie, jednak nie pamiętam jakie dokładnie były wyniki. Jednakże no, te drgania wpływają na budynki i w sumie tak naprawdę taki był cel tego projektu, tak. Właśnie sprawdzić, czy te drgania są w normie ustalonej przez siłę wyższą, czy też może są większe. Bo jeśli są większe, no to trzeba jakoś temu zapobiec, bo to jednak niszczy budynki. Znaczy, jak to działa przez dłuższy czas, to niszczy. I Emilio? Wydaje mi się, że w sumie Miłosz bardzo dokładnie omówił nasze przygody z wibroakustyką, bo na dobrą sprawę nie robiliśmy jakoś więcej pomiarów. Generalnie to też było, powiedzmy, dość dawno, więc takim właśnie to było po prostu jedno z ćwiczeń, które zapadło nam bardziej w pamięci. A jak wygląda obecnie nauka akustyki przy nauczaniu zdalnym? W sensie to musiało być naprawdę trudne. Czy dla nas było to dość ciężkie z racji tego, że zaczęły się w sumie zajęcia zdalne już w połowie pierwszego roku i skończyliśmy je dopiero teraz, zaczynając rok trzeci? Podczas gdy na drugim roku naszych studiów było naprawdę dużo ciekawych zajęć laboratoryjnych, których nie mieliśmy okazji przeprowadzić w trybie stacjonarnym, mimo szczerych chęci prowadzących i naszych też. Dopiero pod koniec drugiego semestru udało się zrealizować chyba 5 spotkań z niektórych przedmiotów i to były naprawdę bardzo edukacyjne zajęcia, ponieważ wynieśliśmy z nich najwięcej. Ponieważ w momencie, w którym nasze studia są techniczne i my powinniśmy wziąć sprzęt do ręki, nauczyć się go składać, zmontować, stworzyć cały tor pomiarowy, to niestety zostaliśmy ograniczeni do możliwości oglądnięcia nagrań, na których prowadzący nam to przedstawiał, więc no dość mało wynieśliśmy takiej wiedzy praktycznej. Mhm. Nie mogliście też sprawdzić, jak wyglądają wasze aparaty, z czym to się je. Dopiero teraz, tak, zaczynacie, tak. Dopiero teraz zaczynacie uczyć się tych przedmiotów. Czym w ogóle może mierzy się dźwięk?
No są do tego specjalne sprzęty, mierniki poziomu po prostu akustycznego. No i to wygląda tak, że stoi ktoś z takim miernikiem, mierzy dźwięk, no i pokazuje wynik. No i teoretycznie powinno się to uśredniać przez jakiś tam okres czasu. No wiadomo, na zajęciach się tak nie robi, no bo ma się tylko godzinę, ale w praktyce jest tak, że robi się właśnie takie stacje pomiaru dźwięku w różnych miejscach. No i właśnie w ten sposób no mierzy się dźwięk po prostu, ten hałas uliczny. A jaka jest górna i dolna granica dźwięku? Czy jeżeli chodzi o odbieranie dźwięku, to w sumie dolna granica słyszalności no to jest to 0 dB, natomiast górna to zależy w sumie od pasma częstotliwości, mniej więcej jest to od 100 dB zaczyna się już taka granica bólu. Więc no, dźwięk powyżej powoduje nieprzyjemne wrażenie słuchowe. I jak obecnie moglibyśmy to zminimalizować? Bo jednak tego hałasu jest, jakby nie patrzeć na naszej codzienności, sporo. Przez przykład, nie wiem, tramwajów, jakichś wrzasków na ulicy. Na pewno jedną z możliwości jest to, w czym Kraków akurat jest dość dobry, czyli zamiana autobusów spalinowych na autobusy elektryczne, ponieważ samochody elektryczne mimo wszystko są znacznie cichsze niż typowy samochód z silnikiem nieelektrycznym. Tak, tylko w sumie tu jest też jeden problem, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni do dźwięku samochodu. I w momencie, kiedy nie wiem, pieszy sobie stoi przed przejściem dla pieszych i nie słyszy nic, to może być niebezpieczne z drugiej strony też. No na przykład ja na moim osiedlu mam jeden taki zakręt, na którym często przechodzę i właśnie na słuch go biorę. Jak słyszę, że jedzie auto, no to stoję i nie przechodzę. Jak właśnie nic nie słyszę, to przechodzę, a takie auto elektryczne, które nie wydaje dźwięku albo wydaje go bardzo mało, no to jednak może mnie wziąć znienacka. Czyli jakby nie patrzeć, hałas jest nam obecnie potrzebny. Pytanie o muzykę w telefonie. Bardzo często dostajemy powiadomienie, że poziom naszej głośności jest zbyt wielki i czy to może być przyczyną naszego niedosłuchu? Czyli jest to kwestia tego, że nastawienie w momencie, w którym my jesteśmy po prostu wystawieni na długotrwałe działanie dźwięku o wysokim poziomie, no to jest to w stanie wpłynąć na nasz słuch, po prostu trochę go znieczulić, przez co też go no, uszkodzić, powiedzmy. To też w sumie zależy od słuchawek, bo różne słuchawki mają różne poziomy głośności. Tak, nie zawsze poziom głośności, przed którym ostrzega nas już telefon, będzie faktycznie poziomem, powiedzmy, niebezpiecznym. Kolejnym tematem, który dotkniemy, będą ciekawe projekty studentów inżynierii akustycznej, ponieważ obydwoje należycie do koła naukowego i z racji tego macie w planach zbudować instrumenty. Emilio, jakbyś mogła zacząć? Tak, moim projektem z koła naukowego jest budowa w sumie nie jednego, a czterech instrumentów, z których każdy będzie wykorzystywał inny żywioł do generowania lub przenoszenia wibracji, przenoszenia dźwięku. Więc wiadomo, mamy cztery żywioły, ogień, wodę, powietrze i ziemię, więc planuję po prostu zbudować instrument, który będzie bazował, każdy z instrumentów będzie bazował na jednym z tych żywiołów. I jaki jest obecny stan tego projektu, albo jego realizacji? Obecnie projekt jest jeszcze bardzo w stanie teoretycznym, to znaczy pracowałam przez pewien czas nad prototypem jednego z tych instrumentów, jednak z racji, że był to instrument wykorzystujący wodę, to musiałam przerwać pracę z racji na porę roku, ponieważ no, testy jednak lepiej wykonywać jest na zewnątrz, gdzie ujemna temperatura nam na to nie pozwala. I obecnie pracuję nad dokładniejszym planem budowy instrumentu, który wykorzystuje powietrze. No, najbardziej ciekawe chyba jest, jak masz zamiar stworzyć instrument, który wykorzystuje ogień. Jak za pomocą ognia możesz jakieś dźwięki wydawać? Z ogniem jest dość ciekawa sprawa, ponieważ jest to w sumie bardziej naciągnięcie plazmy pod ogień, czyli konstrukcja tak naprawdę łuku elektrycznego, który działa na zasadzie generowania wysokiego napięcia i po prostu częstotliwości, które powstają, generują dźwięk, ale w sumie to jest bardzo zakrawa o projekt Miłosza.
Tak. Tak, bo mój projekt się głównie opiera na generowaniu dźwięku właśnie przez plazmę. No, bo u mnie jest tak, że bym chciał stworzyć organy stworzone z kilku cewek Tesli. No, to takie urządzenie, które generuje właśnie wysokie napięcie. W przypadku, gdy w odpowiedni sposób się go moduluje, on zaczyna generować dźwięk. Więc pomyślałem, że fajnie by było zrobić organy z tego, ponieważ zawsze chciałem zrobić organy. I to jest w sumie dość inny sposób przedstawienia takich organ. Też się to zaczęło od momentu, w którym zobaczyłem na internecie, jak ktoś zrobił organy ogniowe, że tak powiem, czyli zamiast zwykłe organy piszczałkowe, tylko zamiast powietrza wtłaczał tam gaz i podpalał. To było po prostu bardzo ciekawe. Stąd moje zainteresowanie organami. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. To jest coś, co lubisz, Miłosz. I gdybyś mógł powiedzieć, bo to też był wasz przedmiot, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Mm-hmm. I to był przedmiot, który bardzo ci się podobał. Dlaczego? No, myślę, że dlatego, że to jest w głównej mierze programowanie i praca jakby z żywym sygnałem, który tak naprawdę dostarczając od mikrofonu do komputera przebywa jakąś drogę. No i tą drogę można jakoś zmodulować, przetwarzając ten sygnał po prostu. No to jest ciąg liczb, więc można po prostu jakieś operacje matematyczne wykonać na nim, które po prostu go zniekształcają. No i w ten sposób można zrobić jakieś ciekawe efekty typu flanger, jakiś fuzzer, takie efekty no quasi gitarowe, bo często się je stosuje, jakieś echo, no takie standardowe efekty. Chociaż w naszym życiu jest dużo dźwięków i wy z tym dźwiękiem najbardziej macie styczność, studiując inżynierię akustyczną, to chciałam zapytać od innej strony, czy w waszym życiu jest cisza? Wydaje mi się, że jest dość ciężko jednak znaleźć taką ciszę, szczególnie w obecnym świecie, bo na dobrą sprawę, nieważne gdzie wyjdziemy, to zawsze usłyszymy jakieś odgłosy, które mimo tego, że może nie będą do nas docierały świadomie, to one i tak będą obecne w naszym życiu. I nawet w momencie, w którym powiedzmy postanowimy sobie wyjechać gdzieś na, nie wiem, w jakieś góry czy coś takiego, to i tak słyszymy odgłosy. Na przykład w lesie będziemy mieli odgłosy ptaków czy szum gałęzi. Więc o taką stricte ciszę, żeby nie było żadnego dźwięku, to wydaje mi się, że jest to wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Miłosz? No, jest. W teorii mamy tą komorę bezechową na AGH-u, która jest prawie cisza. Tam chyba było minus 2 decybele. Więc no to jest takie dość ciche miejsce, w którym robi się pomiary. No, ta cisza właśnie jest potrzebna przy pomiarach, więc to jest dość istotne. Wy macie doświadczenie na przykład z przebywaniem w tej komorze? Byliście tam kiedyś? Tak, mieliśmy tam zajęcia. W sumie jest to dość ciężkie przeżycie, ponieważ jest tam tak cicho, że aż przytłaczająco. No właśnie, kiedyś chciałbym tego spróbować, bo wydaje mi się to no co najmniej ciekawe i myślę, że to jest warte przeżycia. Zapraszamy na dni otwarte na AGH-u. Dokładnie. Może się zdecyduję odwiedzić.